Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, jestem na mojej działce, którą kupiliśmy na ogródkach działkowych i tak naprawdę tutaj nie przyjeżdżamy za bardzo, bo plany nam się zmieniły. Jak wiecie, za chwilę wyjeżdżamy, za 2 dni wyjeżdżamy do Norwegii, a ja przyjechałem tutaj jeszcze skosić tą działkę, bo aż wstyd, że zostawiam ją taką zarośniętą. Ale przynajmniej pokażę wam, co tutaj mamy. Mamy piękne róże, które sobie zerwę i zawiozę do domu. Mamy też takie kwiatuszki. Nie wiem, jak one się nazywają, ale są piękne. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj kwitnie. Aż szkoda, że taka zaniedbana ta działka. Naprawdę miałem tutaj przyjeżdżać, bo powiem wam szczerze. Plan był taki, że jak wrócimy z Grecji, z tej podróży zimowej, to mieliśmy rok być w domu i ja miałem sobie komponować muzykę. Miałem tworzyć swoje piosenki. No i chciałem właśnie mieć takie miejsce, gdzie będę sobie przyjeżdżał taką samotną, czyli właśnie tą działkę. Miałem sobie tutaj przyjeżdżać, komponować, tworzyć muzykę. No i po prostu kupiłem tą działkę, żeby tutaj sobie przebywać. Ale jak widzicie, pogadaliśmy z Kasią. Kasia za bardzo nie chciała zostać w Polsce na tak długo, więc ja mówię, no to dobra, dopasujmy jakieś te nasze cele, te nasze marzenia. Więc ja postanowiłem komponować sobie na podróżach, także będę miał swój czas na pisanie piosenek, na komponowanie muzyki właśnie w podróży w Norwegii. A Kasia będzie szczęśliwa, bo będzie w przyczepie sobie podróżować po świecie. Więc dopasowaliśmy nasze charaktery, nasze plany na przyszłość. No i ostatecznie ta działka po prostu stoi ugorem, tak jak widzicie, i nic tu się nie dzieje. No ale co, przyjechałem z kosiarką, muszę ją teraz skosić. Ale najpierw zjemy coś sobie. Kupiłem sobie czereśnie na targu, tylko muszę je umyć, nie? Wiaderko mam dziurawe, już raz je przemyłem, więc chodźcie, zanurzamy. Ono jest dziurawe, więc tam woda fajnie wleci. No i umyję je jeszcze raz, tylko trzeba poczekać, aż zatonie. Dobra, takie czereśnie zaraz będziemy jeść, ale pokażę wam, mamy tutaj porzeczki, także jeszcze skorzystamy. Przyjadę tutaj z dziećmi, tam mamy też 2 krzaki, tutaj krzaki czerwonych, także porzeczek mamy w bród. Tutaj to wszystko trzeba oberwać, nie? Są jabłuszka, o tutaj wiśnie, nawet możemy skosztować. Tutaj ten żagiel nam się urwał, tu była taka właśnie altana, no i to tak wszystko fajnie wisiało, ale wiatr przyszedł i zerwał. No, to jest nasza altanka. Tutaj mamy kompostownik, tutaj taki skalniaczek. No fajna działeczka, tylko po prostu trzeba tutaj by było siedzieć i po prostu to wszystko przycinać, dbać o to. Tutaj nawet, poczekajcie, o, tu są te pajęczyny. Dobra, wszedłem w pajęczynę, to nic, zapalimy światełko. No. Także pewnie jak wrócimy, to będę próbował ją sprzedać, bo nie ma sensu jej trzymać, a może ktoś będzie chciał i będzie z niej zadowolony. Także za niedługo wystawię ofertę sprzedaży, ale to jak wrócimy z Norwegii. No to smacznego. Czereśnie umyte, możemy jeść. Minęła godzina, jak widzicie działeczka skoszona, także trochę lepiej to wygląda, ale powiem wam, że ja tutaj na tej działce chciałem też trzymać przyczepę, tą starą, przyczepę kempingową. I tak sobie pomyślałem, że będę sobie tutaj może czasem spał, wiecie, jakąś nockę fajną zrobić z dziećmi, taki prywatny kemping, nie, że będę miał po prostu działkę, przyczepę, będziemy sobie tutaj przyjeżdżać, więc tak pomyślałem o was, że jeżeli mieszkacie na przykład w bloku i myślicie, że kupicie przyczepę i postawicie ją na przykład u siebie na działce, albo chcecie dokupić jakby działeczkę tanio w ogródkach działkowych i tutaj trzymać tą przyczepę, to się okazuje, że w regulaminie jest napisane, że nie można, ponieważ masz altanę do tego, żeby trzymać narzędzia i tam przebywać przed deszczem, a przyczepa kempingowa ma koła, a wszystko, co jest na kołach, nie może być tutaj na tej działce. Przynajmniej w naszym regulaminie tak jest napisane, ale myślę, że to jest ogólnopolski regulamin. No i powiem wam, że trochę się zawiodłem. Smutno mi się zrobiło, że nie mogę tutaj przyjechać przyczepą. W końcu kupiłem sobie tą działkę, to jest moja działka i nie można po prostu sobie tutaj przyczepy kempingowej postawić. W sumie to nie jest moja działka, ja ją dzierżawię tak naprawdę od stowarzyszenia działkowców. No i było mi smutno i tak naprawdę ta działka mi już tak za bardzo nie jest potrzebna, bo skoro nie mogę tutaj nawet przyczepy postawić, a chciałem ją tutaj postawić, bo pod domem mi zawadza, a teraz tym bardziej, teraz stoi u rodziców, więc rodzicom zawadza, no i po prostu taka sprawa. Także pamiętajcie, jak macie działeczkę na rodzinnych ogródkach działkowych, to nie można tutaj kempingu postawić. Chociaż widziałem, że na 2 działkach tutaj, jak przeszedłem się, no to 2 przyczepy stoją, ale no wiadomo, ja jestem tutaj nowy, więc ja byłem na spotkaniu zarządu, też rozmawiałem w tej sprawie, no nie pozwolono mi wjechać tutaj, no ogrodzenie bym musiał zniszczyć, też to trochę nie pasowało, więc ogólnie mi zabroniono przyjeżdżać tutaj kempingiem, no i tak to wygląda. a ja już kończę, bo się rozgadałem, wracam do domu i pakujemy się do Norwegii. Aha, jeszcze wam dopowiem, że na tej działce, w ogóle na działkach takiego stowarzyszenia, nie można po prostu zrobić sobie nocki, nie możesz przenocować na tych działkach, jest zabronione w regulaminie. Można tutaj przychodzić, ale nie można spać przez całą noc, więc no jak ta przyczepa by tutaj była, to też po prostu łamie ten przepis, gdybym chciał spać, no i taka sprawa. A może ktoś chce kupić? Działeczka do sprzedania, za 1,5 miesiąca wracam, więc będzie do oddania. Ja za nią dałem z opłatami 25 000 złotych, więc żeby wyjść na zero, też ją odsprzedam za 25 000. Kto chętny, piszcie na maila. Zerwałem jeszcze dzieciom agrestu i możemy lecieć. Trochę małe rosną, nie? Ale wiadomo, susza. Ta działeczka. A czekajcie, jeszcze studnię trzeba zamknąć, żeby nikt nie wpadł. Jestem już z powrotem w domu, pakujemy się dalej. Pokażę wam, co zrobiłem, bo zrobiłem to samo co rok temu, czyli szafki z Ikei w bagażniku. To nam się najbardziej sprawdziło, tylko tym razem nie biorę tej górnej. Jak pamiętacie, rok temu mieliśmy tutaj na całą wysokość busa. Teraz biorę tylko 2 poziomy. No i zabezpieczyłem też tym stołem z Dometica właśnie to, żeby te rzeczy nie przeleciały tam do dzieci. No i co? Zmieścił się w poprzek. Tak to wygląda. A tutaj od środka, jak wejdziemy, to mam 3 zbiorniki z wodą. Tutaj mam ten 15-litrowy, a po bokach 20-litrowe. Także już je napełniłem, będą tam już stały do poniedziałku, a my pakujemy się dalej. Nagrywam te vlogi z pakowania, bo pisaliście w komentarzach, że bardzo lubicie patrzeć, jak się pakujemy, dlatego nagrywam. Tak to już bym tego nie nagrywał, ale no zobaczcie. Jeżeli jesteście ciekawi, to tu jest właśnie ten luk bagażowy przeznaczony na wysokie rzeczy. Myślę, że to może być też bagażnik na narty, bo tutaj jest taka półka i to aż do sufitu jest wysokie, także dosyć wysokie. Myślę, że 2 metry, bo zobaczcie, to jest od podłogi do sufitu, a przyczepa ma wysokość 2 metry w środku, więc nie wiem, ile narty mają, ale może się dla dzieci zmieszczą. Tutaj jest półeczka, więc tutaj będę wszystko pakował. Jak na razie zmieściłem walizkę no, z bitami i z wkrętami. I zobaczcie, tutaj taki miałem problem, bo jest rurka od ogrzewania i tutaj musiałem wsadzić taki pusty plastik, bo ta skrzynka by latała, a tutaj ta rurka nie jest zabezpieczona, więc albo bym musiał tutaj sobie jakieś zabezpieczenie tej rurki zrobić, albo właśnie tą walizkę tak dałem, żeby zabezpieczyć tą rurkę. No i na to już mogę włożyć skrzynkę z narzędziami. Zobaczcie, dokończyłem sobie kompletować narzędzia, także mam takie coś. Młotek oczywiście, butla gazowa 5 do smażenia ryb na zewnątrz, no i tam jeszcze palnik. No i co? Tak szkoda, że nie ma więcej tych półeczek takich jak tutaj, bo powiem wam szczerze, że no będzie ciężko dostać się do tych narzędzi, jak już tutaj załaduję pod tą półkę, nie? No ale cóż, może kiedyś sobie dorobię. Tutaj opróżniam wszystkie rzeczy, jeszcze nie wyjąłem, ale tych krzeseł nie bierzemy. Weźmiemy sobie 2 z Dometica, te takie bardzo wygodne, no i tamte fioletowe, co dostaliśmy, to są krzesełka dziecięce, także będziemy mieli tamte. Idziemy dalej, tutaj mamy ten luk bagażowy z przodu, tutaj mam te wszystkie torby, które wam pokazywałem w poprzednim odcinku, jakieś tam wiertła, tutaj alarm, może się przyda, te deseczki pod podpory, no i jeszcze tutaj dużo rzeczy wejdzie. Idziemy do środka. Tutaj w środku Kasia dysponuje wszystkimi rzeczami. Jak widzicie, skarpetki tam układa. Gdzieś tu moja szafka będzie. Aha, mówiła, że tutaj. Także tutaj już mam majtki, skarpetki. Kasia tym się zajmuje. Ja właśnie robię takie techniczne rzeczy. Tutaj co mamy? A, nauszniki do spania. Czasem właśnie przydają się, jak jest głośno. Gdzieś na autostradzie śpimy na takim parkingu dla ciężarówek. To te nauszniki bardzo fajnie się spisują. Co tam jeszcze mamy? W szufladach jakieś jednorazowe na pierwsze dni talerzyki, klej, ściereczki. Jedziemy dalej. Nawet tutaj nie patrzyłem, tu Kasia ładowała. Tutaj jest prowiant, jedzenie suche, cukier. Tutaj mamy groch, przyprawy. Tutaj sztućce. Tutaj już wiecie, naczynia. Potem mamy takie kuchenne rzeczy plastikowe. No tutaj chyba nic. Zobaczymy tutaj, czy Kasia coś wsadziła. Tu jeszcze nic. A na dole warzywa. Tutaj Kasia zaplanowała warzywa. Pod spodem mamy jabłka. Także trzeba będzie szybko wyjechać, żeby to nie zgniło. Idziemy dalej, sprawdzamy. To tutaj, zobaczcie, Kasia naładowała jakieś wafle, suche rzeczy, ryż, makaron. Idziemy tu. Tutaj mamy ręczniki, pościel. Idziemy dalej. Tutaj nic, a gra. Kasia kupiła taką grę Dixie. Graliśmy ją u naszej cioci i wujka z kuzynami. Bardzo fajna gra. Pokażemy wam później, na czym polega. A i oczywiście pozdrowienia dla rodzinki z Brwinowa. Tutaj mamy nic. Idziemy dalej. Tutaj dzieci budowały domki z tych wszystkich poduch. Także dlatego tak to tutaj wygląda. Zobaczmy tu. Na razie pusto. Także Kasia jeszcze tutaj nie doszła, ale ogólnie, o, jakieś majteczki dzieci, tutaj jeszcze stara pierzyna. Dobra, idziemy. Tutaj, jak widzicie, musiałem przerobić tą całą drabinkę, ponieważ nie chcę mieć sejfu pod łóżkiem. Tutaj zostawiłem sobie właśnie przestrzeń na jakieś krzesła. Ten sejf zamontowałem w tym miejscu. No i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ wyjmę sobie drabinkę, tutaj ją wsadzę. No i dojście do tych moich laptopów będzie bardzo łatwe. To wszystko jest przykręcone do ramy. Tam jest... O, otworzę wam, poczekajcie, tylko wpiszę PIN. Dobra, otworzyłem. No i zobaczcie, tutaj jest taka półeczka, trochę ją musiałem tutaj na takie chusteczki, bo będzie latać, ale tam jest śruba, ja to przykręciłem do ramy przyczepy. Także tak to wygląda. Myślę, że nawet jak zasłonię tą kotarą, to naprawdę jej nie widać, nie? To już wolę mieć tutaj ten sejf, bo on jest taki niewidoczny w tym miejscu, niż po prostu pod łóżkiem, bo pewnie złodziej jak wejdzie, to od razu wszystkie szafki przeszuka, no i to, co jest pod łóżkiem, nie? A tam może przypadkowo nie zajrzy, no bo tak ogólnie to widać, jakby nie było. No właśnie. Dajcie znać, jak ja tutaj wchodziłem kamerą, to zobaczyliście, że coś tam jest. No nie zobaczyliście, bo wszystko jest zasłonięte. No, tyle wam chciałem powiedzieć. Idę pakować dalej. A w domu tak to wygląda. Jeszcze nie zdążyłem posprzątać. Jak widzicie, pakowanie to jest... Cały dom jest obrócony do góry nogami. Tutaj już puste te wszystkie torby, także to muszę wszystko posprzątać. Powiem wam, że wczoraj jeszcze byłem w Lesznie, kupiłem sobie wędkę i kołowrotek, bo będziemy chcieli makrele łowić, także kupiłem właśnie specjalnie wędkę na makrele. Cały zestaw kosztował mnie 450 zł, plus ta wędka. To jest bat, tak zwany bat 4-metrowy. Też zabieramy, żeby sobie tam gdzieś z brzegu połowić. Tutaj jest taki zestaw do bata, spławik, haczyk, żyłka i to się po prostu zaczepia za końcówkę, ale to wam pokażę na podróży. No i specjalne choineczki na makrele, czyli tutaj są 3 haczyki na jednej żyłce i zarzucasz to, no i te takie muszki sobie tam gdzieś pływają. Oczywiście to trzeba dociążyć rybką z haczykiem najlepiej, no i ta rybka ciągnie to w dół, a te muszki tam idą za nią i po prostu makrela myśli, że to są muchy i można nawet 3 naraz wyciągnąć, chociaż ile to jest haczyków? Chyba 5, czyli 5 makreli naraz, bo makrele pływają w ławicach, jak zaatakują te muchy, to nawet 5 można wyciągnąć za jednym razem. Także to bierzemy, a ja wam pokażę jeszcze górę, bo tutaj pakuję zestaw youtubera, czyli wszystkie sprzęty, które potrzebuję do nagrywania vlogów. Czyli mikrofony, dron, jakiś internet, zapasowe kamery, GoPro 4 też biorę, mikrofony, śmigła do drona, gitara, piec gitarowy, no i to wszystko muszę spakować do tej kuwetki i do bagażnika wsadzić. Także zaczynam. No, jeszcze pranie się dosusza, także mnóstwo roboty, której tak naprawdę nie widać, ale to tyle czasu zajmuje, bo to wszystko trzeba przebrać, te wszystkie rzeczy niepotrzebne. Niektóre są potrzebne, niektóre niepotrzebne i to wszystko, żeby zaoszczędzić kilogramy w przyczepie, no to trzeba to wszystko przebrać i przemyśleć, co będzie potrzebne, a co nie. No i tak wygląda właśnie pakowanie. W ostatnim vlogu pokazałem wam tą nawigację TomTom Go Camper i powiem wam, że teraz właśnie przystąpiłem do konfiguracji tego urządzenia i zobaczcie, tutaj troszeczkę się różni od tamtej poprzedniej. Jak wybierzemy Polski, potem kraj Polska, to wyświetla nam się właśnie taka lista, czym jeździmy. Samochód z przyczepą kempingową, kamper powyżej 3,5 tony, kamper do 3,5 tony i samochód, nie? Czyli możecie sobie wybrać, jakiego kampera macie. Ja wybieram samochód z przyczepą kempingową, klikam dalej. No i teraz mamy już podobnie jak w tej dla ciężarówek. Tutaj jest typ pojazdu, czyli samochód z przyczepą kempingową. Wpisujemy wymiary. Długość, szerokość, wysokość. Długość 15 metrów. Szerokość 2,50, niech zostanie. Wysokość. Muszę zmierzyć, ile z klimatyzacją ma. Przyczepa, jak widzicie, jest pochylona, więc zmierzę na środku osi. W tym miejscu powinno być dobrze. Wysokość klimatyzacji to 24 cm, więc ja wysunę ponad krawędź na 30, żeby był zapas. No i teraz zmierzymy, ile jest. Tutaj mamy 2 metry, a tam mamy 77, czyli 2,77 m. Dzięki, Szymuś. Dobra, to ja wpiszę 2,85, tak na wszelki wypadek. 8 cm więcej. Kolejna rzecz to masa, wpisujemy 5,5 tony w moim przypadku i potem prędkość maksymalna 80 na godzinę. Ja tutaj sobie wpiszę 100 na godzinę. Gotowe. Dalej. Warunki. No i tutaj już dalej jest to samo, co było przy tamtej. Pokazywałem wam to już na innym vlogu, więc dalej już nie będę tego pokazywał. Tutaj zobaczcie, połączyłem właśnie to urządzenie z aplikacją, która jest na telefonie, MyDrive się nazywa i tutaj możemy wybrać właśnie, czy chcę używać TomTom Go Professional, czy Go Camper. Wybieramy Go Camper, no i już możemy tutaj po prostu używać. Przechodzimy dalej i już mamy mapę. Zobaczcie, tu są jakieś punkty różne, także będziemy jeździć z tą Go Camper, zobaczymy, jak się spisuje. No i tutaj, jak widzicie, mamy wszystkie parkingi, gdzie możemy się zatrzymać. Możemy kliknąć cała Polska lub, przepraszam, cała mapa lub blisko mnie. Jeżeli klikniemy blisko mnie, to pokażą się tylko te, które mamy blisko. Możemy pokazać w mieście, w jakim mieście, na przykład Leszno, czyli parkingi w mieście. No jak widzicie, jest tego dużo, także całkiem fajna mapa. Dobrze, na koniec Wam powiem, że aktualizuję tą nawigację, mam już 24%. Długo to potrwa, bo jest tam naprawdę dużo map, ale powiem jak to się robi. Klikacie w menu, potem dajecie na sam koniec ustawienia i tutaj macie aktualizację. Jak to klikniecie, trzeba się zalogować, no i po logowaniu można wybrać kraje, znaczy kontynenty, nawet Afryka jest. Ja to odznaczyłem, bo nie potrzebuję, dałem tylko Europę, także na Europę mapy zaraz będziemy mieli aktualne. I teraz zobaczcie, zamontowałem oba na szybie. To jest do kampera, to jest do ciężarówek. Wyznaczyłem trasę do Świnoujścia, bo tam mamy odprawę promową, więc niczym się nie różni. Ta mapa wygląda tak samo jak ta, także większej różnicy nie ma, więc jeżeli kupicie przypadkowo, tak jak ja, na ciężarówki, to podejrzewam, że będzie różniła się tylko tymi miejscami parkingowymi. No i co, damy w drogę tutaj dla ciężarówek i tutaj też jedź. No jak widzicie, wygląda to identycznie na tej dla kamperów, jak i tych dla ciężarówek. Także ogólnie myślę, że będą działały podobnie. Teraz Wam powiem, że zainstalowałem aplikację M Obywatel, tak ona wygląda. I tutaj, jak ją włączymy, trzeba mieć internet, trzeba się zalogować, więc zaloguję się. Klikamy OK. No i tutaj mamy różne właśnie aplikacje. Mamy M Obywatel, to tożsamość, Unijny Certyfikat COVID, Karta Dużej Rodziny, Polak za granicą, M Pojazd, E Recepta, no i takie różne rzeczy. Nas interesuje Unijny Certyfikat COVID. Jak kliknę, to jak widzicie, tutaj nic nie mam, ponieważ no nie jesteśmy szczepieni, ale też nie jesteśmy przetestowani. Dopiero jutro, jak się przetestujemy, to tutaj jak kliknę odśwież dane, to po prostu tutaj się pojawi wynik tego testu, no i przez 3 dni będzie ważny, nie? Także zainstalowałem sobie tą aplikację, żeby tam mniej więcej na granicach pokazywać. A powiem Wam jeszcze, że dostaliśmy takie fajne bluzy. Tutaj kolega prowadzi kanał, który się nazywa, już Wam mówię, One Life Free Life, z uśmiechem przez życie. No i tutaj Łukasz właśnie przerobił karetkę na kampera, no i prowadzi kanał właśnie o tej nazwie. Także Łukasz, dzięki wielkie za te bluzy. Naprawdę fajny prezencik, przydadzą się na zimowe wieczory. No a paczkę właśnie przed chwilą Tomek przywiózł, mój szwagier. Przekazałeś przez Ewę, moją szwagierkę, także tutaj takie kółeczko zrobiło, plusik dla Ciebie. Dzięki wielkie. No i słuchajcie, pokażę Wam jeszcze moje studio, bo pewnie będziecie pisać, że teraz to się można już włamywać. Wszystko wywiozłem, monitor, kartę dźwiękową, Abletona pusha, komputer, także tutaj same kable praktycznie zostały, jeszcze coś tutaj wywiozę. Oczywiście perkusja zostaje, bo tego już mi się nie chce ruszać. Wyobrażam sobie złodzieja, który to wszystko wyciąga i to wszystko mu brzęczy, więc to niech zostanie, ale ogólnie cały sprzęt wywiozłem. Także chciałem Was o tym tylko poinformować. Powiem Wam, że już jest godzina 10:50. Ja jeszcze tutaj zgrywam pliki, ponieważ muszę wykorzystać internet domowy, bo on jest dosyć szybki. Jak już wyjedziemy, to po prostu nie będę mógł bratu wysłać tej surówki na serwer. Tutaj mamy taki serwer Creative Cloud i po prostu na to tutaj wrzucam. Potem Marcin montuje właśnie w programie. I tutaj są takie dwie strzałeczki. Jak on zrobi zmiany, to mi wysyła, ja odbieram i dzięki temu możemy właśnie zrobić taki projekt. Ten projekt się nazywa Team i możemy razem go tworzyć jakby zdalnie, nie? Także tak sobie tutaj działamy. A co do internetu, to do Norwegii nie mamy tego Starlinka, którego zamówiłem, bo nie zdążył przyjść. Myślałem, że w czerwcu po prostu go dostaniemy. Jest już prawie... No jest 11 lipca i jeszcze ten Starlink do nas nie dotarł, ale mam nadzieję, że jak wrócimy z Norwegii, to już będzie, żebyśmy mieli go chociaż do Portugalii, to będzie fajnie. No a do Norwegii zamówiłem sobie tak samo jak do Grecji ten internet Singlo, pamiętacie, który tam zamawiałem na Allegro, a potem przez stronę sobie doładowywałem. Także mam nadzieję, że on będzie dobry. Tam jest 20 giga do wykorzystania pakiet, a jak się skończy, to po prostu trzeba dokupować. No kosztuje tam 260 zł na miesiąc, znaczy te 20 gigabajtów, no ale no myślę, że jakoś tam damy radę w tej Norwegii. Chodź jeszcze zobaczymy, co Kasia zrobiła w przyczepie. Jest już ciemno, skontrolujemy ją. Dzieci zawieźliśmy do babci, także mamy trochę czasu na pakowanie. Tam jest jeszcze rower, muszę go założyć na bagażnik. Dzień dobry Kasia, kontrola YouTube'owa. Co tu się dzieje? Ja jestem w rozsypce i wyobraźcie sobie, że jutro po południu wyjeżdżamy. No. A zobaczcie, jak to wygląda. Nie no, już masz wszystko uprane, tylko no, poskładać, nie? Tak, przyniosłam wszystkie ciuchy z domu i teraz je segreguję. Super. Do szafek. No, myślę, że się pomieścimy. Światło miga na ekranie. Ciekawe, czy będziecie to widzieć. Nie wiem właśnie. Może za ciemno. Trochę rozjaśnimy. Kasia sobie ściemniła, ale to można rozjaśnić. To też. Także rozjaśnimy i zobaczymy, czy będzie mrugać. No jeszcze trochę mruga, ale już trochę słabiej. Dobra, nie przeszkadzam Ci, Kasia. Idę tam robić. Dobrze, powodzenia. No, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Kasia, pomachasz widzom? Tak. Majtkami. No, na razie. Trzymajcie się. Cześć.